Niestety remisujemy dzisiaj z Liczem Pruszku 2-2. Mówię niestety, bo trochę szkoda z przebiegu tej pierwszej połowy, w szczególności, że nie udało się tutaj zostawić Bytowie 3 punktów. No jest duży niedosyt. Rozmawialiśmy już w szatni, że powinniśmy ten mecz zakończyć już w pierwszej połowie, jakbyśmy dobili przeciwnika na 3-0. To na pewno już byśmy dowieźli te 3 punkty. Na pewno duża strata była Krzysia Bączka, jak szedł, no to wtedy już się zaczął taki, że tak powiem, mały chaos. Trochę zaczęliśmy już słabiej przesuwać, no i oddaliśmy pole Zniczowi, czego nie powinniśmy zrobić. No i tylko szkoda, no bo na własne życzenie remisujemy, no i ten jeden punkt trzeba szanować, ale nie smakuje on tak jak w Rzeszowie, tylko bardziej smakuje jak porażka. Też w końcu miałeś dobrą sytuację, troszeczkę żałuję, że tam nikt ci nie krzyknął, że masz tyle miejsca? Nie, wydaje mi się, że powinienem sam to skończyć i na takim poziomie to sam powinienem się rozejrzeć. Trochę się podpaliłem, powinienem podnieść głowę i nawet sobie przyjąć na lepszą nogę lewą, a zachowałem się jak junior i strzelałem z pierwszej. Ten strzał, bramkę biorę na siebie, no powinienem to wsadzić, powinny 3 punkty zostać Bytowie. Ale twój kolega z szatni dzisiaj zdobył bramkę, tutaj przed wywiadem powiedziałeś mi, że chciałby ją komuś zadedykować, tutaj miałeś właśnie to przekazać. No tutaj Lesiu chciałby podziękować swojej żonie i dedykować jej bramkę, bo tak rzadko strzela bramki, że był w takiej euforii, że zapomniał wsadzić piłkę pod koszulkę i ta bramka była dla niej, bo jest w ciąży i pozdrawiamy Kingę. No my również pozdrawiamy bardzo, bardzo serdecznie, natomiast ten tydzień był bardzo intensywny, bo tak naprawdę w przeciągu tygodnia zagrali się 3 spotkania. Czy to trochę wpłynęło dzisiaj na waszą postawę na boisku? No, wydaje mi się, że na pewno. Ja akurat pauzowałem z powodu kontuzji i miałem trochę więcej czasu na wypoczynek, ale na przykład widać po Krzysiu, że spięło na pewno mu ten mięsień, no bo było trochę, ta podróż była daleka. Chłopaki też wyglądali dobrze, ale od 70 minuty zawsze jak są nasze atuty, że ciągniemy dalej tą grę, to było trochę dzisiaj widać, że oddaliśmy pole, bo to na pewno nie wypadało z tego, że chcieliśmy po prostu się bronić, tylko już trochę brakowało sił i zimnej głowy. Właśnie, wspomniałeś o kontuzji, wracasz dzisiaj po urazie. Jak się czujesz? Już wszystko ok z nogą? No, zaliczyłem od Gdyni, bo tam teraz mieszkam, do Bytowa wszystkie apteki, więc najadłem się tyle przeciwbólowych, że dopiero jutro będę mógł na to odpowiedzieć, bo jak mnie puszczą te wszystkie czopki i różne tabletki, które zażyłem. Ale na razie jest ok. Teraz przed nami rywalizacja z Gryfem Wychorową, mimo że to zespół raczej oscylujący w dołach tabeli, my raczej w tej górnej części, to chyba nie można lekceważyć tego rywala. No ja ostatnie pół roku tam spędziłem i wiem, że na pewno gra się tam ciężko. Tak samo dzisiaj, jak widzieliśmy, że Widzew pojechał na skrzydle, każdy już tam dopisywał im 3 punkty. No i Gryf jest takim samym zespołem, że wiadomo, że my będziemy musieli, a oni po prostu są już w takiej sytuacji, że jak im wyjdzie, no to będzie wszystko dobrze, więc z takimi zespołami na pewno gra się gorzej.